Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj wraz z Manojkiem zagramy sobie w grę o nazwie Entered, oczywiście na trybie Battle Royale. To jest kolejna osoba, którą tutaj zaprosiłem na ten trybik, żeby właśnie pograć i przekonać się, jak z daną osobą będziemy się sprawować na tej arenie śmierci, arenie zagłady, arenie przetrwania. No i ogólnie, jeżeli oczywiście odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, włączyć powiadomienia oraz wpaść na kanał do Manojka, który będzie podany w opisie pod filmem. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. No i powodzenia. Ale ten jest lepszy, ten co jedzie i mówi bam bam bam. Yes. Ty, u mnie się... On się zaciął, czy... Tak, zaciął się. No, czekaj, jedzie. On leci. Co jest z typem? Co jest z tym? Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Jak oni to robią? Się ścigają chyba. Ej, tam może tam jest coś, co... Jak się jedzie? To są wyścigi. Tu się w menu wykonuje wyścigi właśnie. To jest Malek, tak się właśnie gra w Entered, jak... Ja, tak się gra w Battle Royale, tak. Że umierasz w pierwszych 10 sekundach, a potem czekasz w poczekalni. Nie, no to skąd teraz ja to znam? Co? Możemy zrobić taktykę, to znaczy wiesz, bo Floty by zrobił Alt F4 pewnie od razu. No pewnie tak. Ale możemy zrobić taktykę, że teraz biegniemy na środek, co ty na to? Dobra, jestem za. Okej, okay, no ale to... ten... Tak, w słucham. Battle... W Players Unknown... Tam szybko ta jest ta. Ja nie potrafię mówić, no nie no, ilość osób na tym kanale mnie przytłacza po prostu i no zapomniałem powiedz, jak no. się mówi. No że tam te lobby tak szybko mija, że szybko ludzi strasznie znajduje, bo tak, w Hizzy to długo trwało, pamiętam. Bo grając, wiesz, bo jak gra ileś tysięcy osób w danym momencie, no to te lobby... Ale w Hizzy więcej grało osób. Ja pierdolę. O Jezu. Jezu, co się dzieje? Jezu, zrzygał się prawie. Te zdjęcia robi pan. Co on robi? Jadą. Ale i tak wygrywa nasz. Ej, patrz co mam. Włosami. Co? Po tu do mnie, pa na mnie. Skąd masz siekierkę? No, nie interesuj się. Kto ci dał? No, nie interesuj się. Kto ci dał ubranie? No tamten się żółty mi dał. Dobra, Kostia wygrał, LSD Kostia. Ale ci ludzie, mówię, ci ludzie grają tutaj w to często, widać. Oni siedzą, tutaj są takie prawilne mordeczki, które siedzą cały dzień, pewnie 24 na dobę, niczym Mati w playersie tak. Po prostu. Ja to jestem dobry, wiecie, w dane rzeczy. W Lucky Blocki jestem dobry, w GTA jestem dobry. Jesteś dobry w Lucky Blocka? Najlepszy jestem. No to chyba trzeba będzie się kiedyś zmierzyć. Noż. Znaczy, no to zależy, no jak chcesz mieć skopaną dupę, to zapraszam, oczywiście. Tak. W GTA jestem najlepszy, wyścigi, no na motorach możesz, chociaż szkołę standard dobra, tutaj. Dobra, chodź środek, na środek, dobra. Środek. Lecimy od razu tam już środek. Strzelają? Tak. To te VIPy jakieś są OP. To znaczy, powiem ci tak, tutaj na pewno za pierwszym monolitem za chwilę znajduję jeszcze tam pierwszy czy drugi monolit, co odbiegasz do tyłu, to jest broń po prostu, kałachy, nie? kałachy. Także, dobra. Podnoś szybko broń. Którym się zmienia? 1-2 i ogólnie pod tabem masz. Pod tabem zmieniasz broń. Dawaj tego typa, patrz. Pyk, na pyrkę dostał. Za monolitem jest. Masz broń, jak widzisz, masz coś w rodzaju kałacha, machine guna takiego dużego, CKM-a właśnie. A jesteśmy sami na początku. Ale schowaj się, gościu. Nie, ja tu sobie pobiegam. Schowaj się kawałek. I mamy coś jeszcze w rodzaju takiej snajperki jakby. Ogólnie na tej mapce jest ukryta też snajperka, ona się, czekaj, nie pamiętam jak ona się chyba Shadow Stalker nazywa. I ona ma jeden nabój, nie, w sobie. Ale ten jeden nabój to brzmi jakby ktoś z granatnika w ciebie strzelił, nie? Jak nim trafisz. Coś dzieje, mano? Ja nie wiem, strzelam tam do jakiegoś typka. Okej. Okay. Ja odpłynę kawałek. W sumie snajperka kawałek. By się przydała. No to masz tutaj te żubernikowe, czekaj, zaraz ci powiem, który to jest snajperka. Szukam. Snajperskie. Gdzie ty go widzisz? Ej, snajperskie, na środku masz dużo broni. No szukam, ale tutaj nie widzę żadnego snajperskiego. O fuck, dostałem. Możesz mnie osłonić trochę, chociaż? A skąd do ciebie strzelali? Nade mną. Widzisz, tak? Chowam się za monolitem, gdzieś za tym monolitem, kawałek ja nie widzę tam nikogo. No to, ale tam jest przeciwnik.
No ale ja nie widzę tam może nikogo. Może być za drugim monolitem. No okej. Okay. A ja jest ta snajperka, dobra, ty. Tylko nie mam, mam missing space. No bo plecaka nie masz właśnie, a potem nie, bo już popłynąłem przed go. Chwilą. To dlatego, że nie masz plecaka. Nie masz miejsca. O! Dostałeś? No. Skąd? Nie mam pojęcia, bo akurat na tabie siedziałem. Okej, okay, to ja spróbuję tak. Dobra, tu jest jeden. Nie, no to ja myślę tak, powinniśmy brać te rzeczy i spierniczać z środka. To znaczy nie, no właśnie na środku się musisz utrzymać jak najdłużej. Na tym to wszystko tak, ale polega. Łatwo cię trafić. No, no tak, dobra. No łatwo, łatwo cię trafić, jeżeli po prostu nie siedzisz za monolitem, nie kampisz, nie zmieniasz pozycji co chwilę, nie? Jeżeli tak robisz, zależy jak grasz, wszystko zależy od tego jak grasz, tak na dobrą sprawę. No to są jakieś te skille nawet. No to trzeba nie właśnie jak się najszybciej zgarnąć. Dobra, plecak, go, szybciutko, uciekać jest, od o, ludzi. Widzę plec. O nie, no patrz, no zabił mnie już, no bo ma broń, no. Kto cię zabił? No jakiś, no kurwa, no. Exotic, ten co nago biegał z bronią, no. Ma snajperkę i tylko się zrespiłem, od razu mnie zabił. No to powiem tak, unlucky sytuacja. To jest useless. To jest unlucky sytuacja, no. Nie zdarza ci się tak co chwilę przecież, nie? Zdarza nie? mi się. Ale jestem z Unikiem, tym co jeździł, więc może będzie ciekawe. Ej, widzę cię. Jak mnie widzisz? No z poczekalni widzę twój nick. Aha, no to tyle, to ja twój nick też widzę, nie? A. Tylko, że to daleko to biegnij jest do mnie, dosyć. Może się spotkamy. No, tak. Wyciągniesz mnie stąd. Jeszcze jak. Nie no, wiesz co, ja wiem jak mniej więcej ta mapka jest zbudowana, bo miałem uprawnienia administratorskie i nawet leciałem helikopterem już po tej mapie. A to były dobre czasy, to były czasy uszerwonego na serwerze. No właśnie, Battle Royale trybik leciał. Bardzo fajnie się grało wtedy. Tylko teraz tak, szukam. Nie, tu nie ma kłada. Jest kład, okej. Okay. Bo jest jeden kład też na mapie i ta jedna snajperka właśnie, o której ci mówiłem. Mhm. I to są takie właśnie bonusy. Oprócz tego dojeżdża się do tych kręgów kamiennych. Tam można znaleźć więcej amunicji, właśnie innych tych pierdów wszystkich, które ci są potrzebne w walce o przetrwanie. Ogólnie tu jest fajny ten moduł tak jakby ulepszania broni, bo... O, jeszcze Matamores jest, to jest lepsza broń, jeszcze taka snajperka jakby, fajniejsza. Ulepszasz sobie, podnosisz jakieś te, Jezu, jak to się nazywa, gripy na przykład do trzymania. No są gripy, są, no. Tak, gripy są właśnie jakieś tutaj szkiełka, żeby właśnie na przykład snajpereczkę sobie zrobić jakieś razy 8. No różne rzeczy są po prostu. Widzisz, jaka rozbudowana gierka. Dołączyć. A mówiłeś, że jedna osoba tylko ją tworzy, tak? No tworzyła przynajmniej na początku, teraz nie wiem jak to tam jest. Na początku oczywiście stworzona przez jedną osobę. Okej, muszę sobie teraz tak, co ja mogę dołączyć do tej broni? Gripa sobie na pewno walnę, teraz laser czy rangefindera. Wrzucam tu, mam amunicję, nie mam lunety właśnie, lunety mi brakuje. Gnojuty. Zabiłem. Nice. Equip, gratki. Equip, szybko. Obyś wygrał. Fuck you. Gra mnie strollowała trochę. I nie chciała, żebym broń wziął znowu z powrotem. I teraz tak, co tu ja mogę wziąć od niego? Dobra, amunicja, to szybko i uciekam. Właśnie mnie goni ten gaz cały. Zostały trzy osoby, czyli jestem ja, pewnie ten LSD gościu, bo raczej on nie zginął, nie? Możesz tam zobaczyć? Nie ma go. Nie ma go. I jeszcze jakiś jeden typek. Ale no ja nie mam tej, do tej mojej snajperki, ja mam tylko snajperkę, o! Tak, ten zginął. Ten unik jest. Dobra. No, są trzy osoby z brońmi tutaj. Powiem ci tak, teraz dwie osoby zostały, ja i jeszcze jeden ziomek. No to czy mam kciuki? Ale powiem ci tak, szczerze, mam bardzo mało amunicji, nie mam ale ten ulepszeń LSD, ten co wygrywał cały czas umarł, więc... Tak, wiem. Być może... Tamten już wie, gdzie jestem. Co oni tutaj odwalają? Kuźwa, celownik by mi się przydał. Gościu skacze i... Co? Jak on gra w tę grę? Cheater. To jest jakiś tryhard. Dostał strzała na mordę. Jakiś tryhard. Kto to powiedział? XD. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Ja nie no, nie spoko, wiem, na mnie.
Na mnie też wszyscy krzyczą, że jestem tryhardem. Ja naprawdę nie mam co ci chodzić. I feel you. Dobra, zabił mnie. To ten Markus wygrał. Ale ty, gościu jest dobry, powiem ci. Nie. To ty jesteś słaby. On używa shifta, skoku, w jednym momencie się kładzie, tak jak w Battlefieldzie właśnie te tryhardy najgorsze i strzela do ciebie w tym momencie. I to wszystko naraz. Czekaj, skoku, shifta, kładzie? Tak. Tak, o, i strzela i znowu. Ale to właśnie to płynnie robi, ja tak nie potrafię. Też nie. Ale gościu sluta tak robi fuka. Właśnie na mnie. Co znaczy sluta fuka? Że jest... Halo? Pewnie coś po rosyjsku. Jak slat? No ale to po angielsku, ale... O nie. Dobra. No już strzelają! No to przeżyj! Postaraj się, lewo, prawo mam i plecak, przetrwać. Wezmę ci też. Ja mam plecak, spokojnie. Biegnę już do kręgu. Wezmę trzeci. O nie, strzelają nie do mnie! Nie trzeba, Mado, dawaj do tyłu, dawaj, nie uciekaj. Nie chcę umrzeć! O nie, strzelają do mnie! Umarłem! Jeszcze nie, ale zaraz umrę. Schowaj się po prostu. Nie mogę zbytnio. Ej, on tam jest. Jezus! Ja nawet minuty nie mogłem, nie zagrałem. To jest smutne. Ja muszę sam walczyć tutaj. I będą pisać, z kogo ty zaprosiłeś jakiego słabiaka. A to nie o to chodzi. Ja mam... A powiem ci, kurde, że skąpa teraz balnąć. Znalazłem. Ej, a oceniasz mojego ryma? Chciałem powiedzieć, że... Ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć. No dawaj. Że skąd ty wziąłeś takiego słabiaka? Ja tak naprawdę mam dużego ptaka. No w sumie... No takie nawet niezłe, nie? Uśmiechnąłem się. Takie manojkowe trochę. No takie... Dobra, znowu jesteś w top 5. Będę teraz twoim coachem. Tamten jeden był przy Jezu, grzebie. Ten celownik! Prędzej bym trafił chyba bez tego celownika. Te? No, szczerze powiedziawszy... Nie mam amunicji do tej broni. Jest smutne. Nie mam więcej. Mam... Co z tego, że mam celownik snajperski? Ale wiesz co jest dobre? Że można podnieść drugą broń i wyjąć magazynek z niej. Na przykład. Na środku jest dużo magazynków. No, dokładnie, bardzo dużo magazynków. Go tam. Mam kawałek, że tak powiem, do środka. Teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie jest przeciwnik, do którego strzelałem i teraz bawiłem się drugą bronią, żeby amunicję zgarnąć. A może tu chodzi o to, że na przykład ty będąc brązowy jesteś bardziej ukryty niż ja będąc nagi i blady. Bo mnie widać. To na pewno. Na tej trawie. Ja powiem ci tak, na pewno. Kurde. To nie jest przypadek, dlaczego ja mam taką postać. A to w każdym. W playersie, w DayZ, we wszystkim tak w sumie. We wszystkich takich battle royalkach opłaca się mieć brązową postać. No niesprawiedliwe. Moim zdaniem to jest rasizm. Obrażają Matamores. Białą rasę. Matamoreza. Dobra, teraz tak. Muszę zdjąć celownik. Walić tę broń tu do środka. Wziąć drugą broń. Zmienić celownik. Dobra, mam Matamoreza, to jest ta fajniejsza snajperka, że tak powiem, która ma 17 ammo w magazynku. I pytanie brzmi, gdzie są przeciwnicy? Tam jest. Ale wiesz, bardzo długo nikt nie zginął od was. Dostałem. No to dzięki, Mano. To jest takie, bardzo długo nikt nie zginął, po czym dostałem strzała na mordę. Okej. Okay. Tylko nie wiem skąd. Dobra, już wiem skąd. Zabiłem. Gratki. Dwóch zginęło. Okay. A jednego zabiłem. Akurat, nie? Jesteś dobra. W top 3. Uleczyłem się i teraz tak. Jeden jest tu. Widzę jednego z tych gości. Fak, on mnie też widział. To jest ten Markus. Zna milion procent Markus. You must do it, mate. Pytanie brzmi, do kogo będzie strzelał ten drugi ziomek jeszcze. Chyba do Markusa, miejmy nadzieję. Nie do mnie. Mam 5 ammo. To jest... Dalej jestem w nieciekawej sytuacji. Dostał ode mnie 3 strzały. Ten Markus, ale pewnie się uleczył. Mi to dużo teraz nie da, niestety. Nie wiem, czy ten Markus strzela do mnie. Czy do tego przeciwnika. Tak samo nie wiem, czy ten przeciwnik strzela do mnie, czy do Markusa. No nie wiem. Mam nadzieję, że nie do ciebie. Ale raczej moja nadzieja ci dużo nie pomoże. No, tak trochę. Fak, wstań! Biegnij! A, czyli czekaj. Ginie, Hogaty. Patrzcie, 3, 4...
i re. Jeszcze nie. O, strzela do mnie Markus. Zaraz go zacznie gaz bić. Będzie musiał wybiec. Dostał. Zabity. Zabiłem Markusa. Twages umarł. Markusa nie zabiłeś. A zabiłem wszystkich! Wygrałem. Wszystkich zawaliłem. 2000 bambo dostałem. Bambo, łombo, kombo. Bambu. Jezus, to jest strasznie głośno, Hogate. Co? Tutaj się drom strasznie. Nie przychodź tu. Ej, ale wygrałem. Ja no, przepraszam piątka. Wygrałem. Piąteczka. Wirtualna. Ej, powiem ci, że sam się tego nie spodziewałem. Jednego i drugiego zabiłem na koniec. Ale wiesz, dzięki czemu wygrałeś? No bo mnie dzięki wspierałeś. Dzięki komu wygrałeś? Oczywiście. No dokładnie. No dziękuję ci, ja Malek, podałem ci kordy od razu, wiesz. Dokładnie jak mnie... O, tak. Już się zaczęło. Z mojej strony jest mało osób, także może gdzieś tutaj. Nie wiem, ja biegnę przed siebie. Obok ciebie jest dużo osób. Powiem ci tak. O nie, to nie ja. To nie ja wziąłem kałacha. Umarłem. No i... Ja pierdolę. To jest smutne, ej, to jest unlucky takie. Nie. Nie no. Manu, ja jest pół tak godziny w lobby spędziłem. Stary, teraz był rejs do kałacha, ktoś podniósł pierwszy co, rąb, nie mam. Trzeba nie. było, bo mówię, to musisz szybko ogarnąć sytuację, co się dzieje wokół ciebie. Jak widzisz jednego ziomka po lewej, drugiego po prawej. I kto, no, ale kto ja, pierwszy dobiegnie. Wiesz, byłem... rekordzistą miasta na 100 metrów, myślałem. A to już wiem, to już słyszałem ostatnio. A, widzisz. Może ludzie nie wiedzą jeszcze, ale Manojek ostatnio wbił taki kamień milowy YouTube'a. 100 tysięcy subskrybersów ma w tym momencie, także taki bardzo fajny odcineczek nagrał też o tym, jak to jego życie wyglądało. Wzruszyłem się, aż łezka mi poszła, powiem ci. No, miło mi. Naprawdę. A ja też powiem, że się wzruszyłem, jak tu scenariusz pisałem. Też się wzruszałem. A wiesz, co pisało scenariusz? Życie. Bang! No tak. Samo napisał. Kurde. Jezus, ale no, już żygam tym budyneczkiem tego lobby. Serio, już tutaj nie wiem. Dobra, to jeszcze po tym ostatni raz zagramy. I teraz, chociaż i nie, no, raz przeżyłem dłużej, no, byłem na środku wtedy. Tylko, że no, stanie na środku i wybieranie sobie broni to nie był najlepszy pomysł. To znaczy, ale... wiesz, bo wszystko w takich grach zależy na tym, ile czasu ci będzie zajmować dana rzecz, którą wykonujesz. Czyli jeżeli idziesz tam po to, żeby zgarnąć jedną broń, do niej magazynek i do niej na przykład celownik i chowasz się później i próbujesz przeżyć, to jest okej. Tak jest. Ale jak za długo siedzisz i nie wiesz, co ze sobą zrobić i po prostu biegasz sobie, to jest gorzej. Najgorsze jest to, że ja właśnie dostałem, moja pozycja jest spalona i gościu mnie zaraz tu zajdzie, bo on ma lepszą broń. A mam dwa medkity. Ja mam kałasza tylko w tym momencie. Zabiłem go. Idiota. Ty cwaniaczku. Debil. Gościu miał snajperkę. Był na daleko ode mnie, nie? Skróciłem sobie dystans z nim. I go zniszczyłem. Czy ty znowu wygrasz? Nie no, wątpię, ale spróbuję, postaram się, powiem tak. Matamoreza on miał, ale miał go z czym? Miał jakiś ten jeszcze? Amunicję do Matamoreza? Chyba nie, dobra. Zostaję z Akaczem w takim razie. Zgarnę sobie jeszcze kładzika i uciekam. Do dołu, albo gdzieś... No dobra, są raksy. No spróbuję, powiem ci, że no mówię, no jak się... Jak sobie dobrze w to pograsz, to nie jest źle. Całkiem nieźle mi idzie teraz. Jak się już przyzwyczaiłem do tego sterowania i do wszystkiego. No, ja też się właśnie przyzwyczaiłem do tego sterowania. Już wiem, jak się na sprincie biega. Już wiem, jak w lobby tam się tak, pociągać. Tak, tutaj jakiś koleś ma w ogóle snajperkę z jakimś skinkiem. No popatrz. No ale ja zebrałem tutaj dwa medkity i sikierkę. W sumie bym tak od razu na kogoś wbił z tą sikierką. No, powiem ci tak, miałbyś szansę coś zrobić wtedy, na pewno. Coś tam bym mógł. Dobra, jak tam Matamores? Czy on miał jakiś celownik? Nie miał nic kompletnie, 7 ammo tylko w tym Matamorezie. Och, Hogate died. Halo, co, czemu kłamiesz? A tak o, chciałem takim, wiecie. Dobra, mam 17 ammo, ale nie mam celownika do tej broni. I to jest lipa. Jednego przeciwnika widzę, mniej więcej, już do niego strzelałem, jak idiota. Niestety. Nic mi to nie dało. Dalej go widzę. Drugi nie mam pojęcia, gdzie jest, chociaż wydaje mi się, że wiem. Coś takiego wychyla zza winkla tam. Wygląda jak człowiek. Gościu jest jeden w wodzie. Śmieszni są ci ludzie tutaj.
Dobra, tak jeden umarł. Zżyłem, o faktycznie. Zżyłem się z tą społecznością lobby. Dobra. No tak, gratuluję ci, Mada. Jesteśmy przyjaciółmi wszyscy tutaj. Teraz będziesz najlepszym człowiekiem w lobby. No tak. Nie dość, że najprzyjemniejszym, to jeszcze najprzystojniejszym. Najprzystojniejszym, no to oczywiście. Tutaj bym się obraził, gdybyś o tym nie wspomniał. No właśnie, dlatego od razu powiedziałem. Wolałem zaznaczyć. To się szanuje, to się respektuje. Dobra, gdzie jest ten typek? On musi tutaj iść na wyspę teraz. Byłem pierwszy na wyspie. On musi płynąć teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gościu miał Matamoreza z 8-krotnym skopem. Wszystko miał gościu. Wykosiłem go z kałaszka. Po no prostu. Nie wiem. Ty to dziękuję. Jakiś chyba OP dziękuję jesteś. Bardzo. Dziękuję. To co, jeszcze jedną, czy... No, ja mam ochotę na jeszcze okay. jedną. No to dawaj jeszcze jedną. Wygrałem dwie. Wygrałem. Czuję, że teraz ja wygram. Dobra. Hogaty was wrecked by the map? No, mapa mnie zabiła. Nie? Mapa cię zabiła. No, niedobra mapa, zła. Dobra, teraz pomyślmy. Co? What get ready. Okej. Biorę plecaczek. Mam plecak. No nie, już strzelają. Granat u mnie był, jako pierwsza rzecz. Wziąłem adrenalinę. O kurde, tam jest koleś, adrenalina jest o tyle dobra, że biegniesz, zużywasz wytrzymałość, zbierasz adrenalinę i biegniesz dalej po prostu. Trafiłem jednego ziomka. Jestem pod wodą. Zabiłem jednego. Jestem Samsung pod wodą. Creed. O, zabiłem Samsung Creed'a. Dobra, gdzie teraz? Tutaj jest monolit z prawej strony, ale tam może być przeciwnik. Gdzie jesteś, Mano? Na środku, nie? Mhm. Okej, okay, spróbuję zgarnąć broń, czy cokolwiek, chociaż widzę kolejnego przeciwnika. I może się uda spotkać wtedy. Okej, okay, tam jest pan przeciwnik. Tylko wolę się z nim nie strzelać. Ty zabiłem kogoś? Nie wiem, no nie, ostatni zabity to jest ten, którego ja zabiłem. Ty. Co jest? Ja zginąłem od razu. No i bardzo dobrze. Ja mam nadzieję, że cię to cieszy, a nie może zmartwia. Ja tam podejdę do ciebie, co? Ale ja jestem daleko, ja jestem wysoko daleko. O, jest tam jakiś koleś. Matamores, o to jest to, co chciałbym podnieść, także to jest okej. Boję się, że to takie strzelanie jest trochę useless. Wiesz co, może chowaj się bardziej. W tym momencie. Dwa matamorezy znalazłem, to jest fajna informacja. Gorsza taka, że nie mam celownika żadnego do nich. Ale teraz tak, z jednego wyjmę amunicję, żeby drugiego mieć i tego upuszczę od razu. A jak się daje na przykład takie jakieś celowe? Powiem ci tak, pod T. Pod T masz takie menu, tak jakby do robienia różnych rzeczy. Dobra, z bronią. Ej, jak mi się skończy powietrze, to umrę? No pewnie tak. Myślę, że tak to działa w każdej grze. Okej, okay. Mi by się przydał, mam dwa magazynki do Matamoreza oraz nic więcej tak naprawdę. Przydałoby mi się scope. Jakbym miał scope'a, byłbym ustawiony w sumie. Byłby miło, całkiem fajnie i przyjemnie. Jakiś zuberniaków, kurde. Widzę cię ogólnie na środku tam, wysepki. Skąd tu są przeciwnicy? Tu jeszcze i tu. Dobra, zostało trzech przeciwników oprócz naszej dwójki. Ty, co tak mało? Ty, mam jakieś zbroje, mam. Dobrze, dajesz manojek, wytrzymasz tam jak najdłużej. Ja biegnę na prawą stronę, ja teraz robię coś, czego nie powinienem robić. Najlepiej biec z tym dymkiem, który nas otacza. Bo wtedy wiesz, że za plecami raczej nikogo nie ma. Ty, ale tu rzeczy się spełnią z każdym czasem. Chyba nie. Tak, nie, tak, jest coraz powinny. Więcej rzeczy. Może to by się dopiero pojawiły tak naprawdę. Nie, no serio, jest teraz są jakieś nowe plecaki, są jakieś zbroje. I tak dalej. Jakimi cudem? No tak. Oj, skąd się? Chowaj się. Jest tam, widzę jednego. Podjechał chyba quadem, nie? Gdzieś nie wiem, ale jeden jest na lewo ode mnie. Tak. Jest na lewo na pewno. Ja biegnę z prawej strony za to. O, ktoś z tej snajperski strzelił. Dostałem i to tak dość mocno. Z prawej strony jeden przeciwnik. Strzeliłem do niego, oberwał. Dobra, ja muszę się jakoś wyleczyć. Tab. Jak się używa tych apteczek? Musisz wziąć taką i use. Equip. Kurde, mi spada cały czas HP. O dobra, mam. Uff. Gościu mnie na blisko bierze. Widzę, strzelam do niego. Dawaj, pal. Wyrwał.
Zabity. Nice! Nice, mano. Dobra, mamy to. Gdzieś z tyłu jeszcze nawalają. Tak, tak, tak. Mam 7 ammo w tej broni, także jestem trochę w dupiu. Ja mam maxa. Będę miał jakby co inną boom, broń. Boom, boom! Nice, to tam, było dobre. Z tej strony nikt nie powinien już iść, nie? Chyba nie. Tam jest jeden ziomek, a cały widzę, czas tam chodzi jedzie jeden? Na kładzie. No, spokojnie, omijaj go po prostu, omijaj go. Ale nie wiem, czy to on nie ma tej, tej. Jest położył najperki. Się. Dobra, wystrzelałem się z tej broni. Muszę ją zaraz zamienić na coś innego. On będzie chyba do mnie pruł, tak mi się wydaje. Okej, okay. Ja teraz tak, muszę zrobić pyk. Trafiłem. Jak dobrze. Są takie te paski takie, to znaczy, że trafiłeś, nie? Jakie paski? No takie wokół. Jak ty, takie ksiki się robią, to ta. Tak jest. Ty, on tu chyba gdzieś płynie, bo zostawił kłada. Wiesz co, to może tak być. Bo nie. Dobra, na blisko, któryś wrócił tutaj, tak? Któryś dwóch tutaj jest! Się chowają za... No, jajajajajajaj. Umrzesz. Ile zostało nas? No, ja zostałem ich dwójka, o fuck. No. Na blisko mnie dojechali. Nie wiedziałem, że będzie dwóch. No, ja, no mówiłem ci, że dwóch jest. To oni byli przeciwko sobie? Nie wiem. W sensie, nie wiedziałem od początku, że team. Będzie ich dwóch. No okej, okay, dobra. Myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o Unturned i Battle Royale. Także dzisiaj był ze mną Manojek. Witam, znaczy żegnam, dziękuję za także gościnę. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć.